Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapoznała się z sytuacją dotyczącą publicznej szkoły podstawowej w Becełach. Stanowisko resortu w tej sprawie jest jednoznaczne. Zaprzestanie działalności szkoły poprzez niewpuszczanie do niej dzieci jest działaniem niezgodnym z prawem. Takie zamknięcie placówki jest Nielegalna. Jak wynika z dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały podjętej 28 marca 2017 roku, Rada Gminy ustaliła obwód szkole w Becejłach. Oznacza to, że szkoła ta nie może odmówić przyjęcia uczniów zamieszkałych na terenie jej obwodu. W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, odmówienie przyjęcia uczniów oraz zaprzestanie prowadzenia zajęć oznacza naruszenie ustawy prawo oświatowe, a także umowy, na podstawie której której prowadzenie tej szkoły przekazano fundacji. Czytamy w przesłanym do naszej redakcji stanowisku MEN. W dalszej części pisemnego stanowiska czytamy też, że gmina Szypliszki. Powinna niezwłocznie przejąć prowadzenie szkoły w Becejłach, do czego zobowiązują ją przepisy ustawowe i na co pozwala umowa zawarta z fundacją. Zdaniem szefowej resortu, wojewoda powinien ocenić działania gminy pod kątem ich zgodności z prawem. Minister Zalewska, jak nas informuje biuro prasowe, podjęła już u wojewody interwencję w sprawie natychmiastowego wdrożenia działań nadzorczych.